drużyny. Jeszcze nie widać tych zagrywek ustawionych w konkretnej akcji. Teraz błąd Tiffany Hayes i szansa na kontrę dla Tango Bursche Basket, ale francuski nie forsują tempa, choć teraz szybki rzut. Znakomicie Marine Joanne, wysoko do Gonel. No i teraz skupiła krycie, niestety Gonel ma trochę miejsca. No i trafiają, mówię, że w zbiórkach na razie ciężko zbierać piłki, skoro mieć na boisku takie doświadczone koszykarki jak Kacilu, ale w obronie tego doświadczenia na razie nie widać. Ładny rzut. I tam fenomenalnie ścięła pod kosz, zrobiła miejsce do podania. Teraz za plecy Lida Warner uciekła Joanne. W tej kolejce Energa Basket linii kobiet. Ma ponad 20 punktów zdobytych. Ostrzymy sobie zęby na grę tej zawodniczki, ale można sobie ostrzyć zęby również na grę Francuzów. To trzeba będzie te akcenty w ataku jednak rozdzielać. Teraz znów możemy mówić o pechu. Ta piłka wykręciła się właściwie. Ale szmaty! Pięknie! Mówiłem, że Joanne znakomicie Polkowicanek. Teraz dobrze, bo na piłkach chyba niepotrzebnie grane to w drugie tempo. No i prosty rzut przestrzelony. No, Demi Fagman na pewno by to trafiła. Rywalek, Gajda została na zasłonie, ależ to było ładnie zagrane. Jedna zasłona, dwie Polkowiczanki zostały na niej. Podkoszowo w pole 3 sekund, żeby tam szukać swoich przewag. Jeszcze raz, niesamowita jest tam Marine Joanne. Stylowo różnie, wiadomo, że najważniejsza jest skuteczność, ale tutaj można naprawdę podziwiać. Jeszcze raz to samo, jeszcze raz zostało na parkiecie, ale teraz podanie pod kosz i asysta, jak nie za trzy. Paznokciami niż to, co dzieje się na parkiecie. Uwaga, nie są do końca. Joanne, nie, jest trójka. Nie wierzę! Coś nieprawdopodobne. 3/4, 2 buzzer bitery.